Dziękuję bardzo. Witam przede wszystkim mieszkańców. Bardzo dziękuję za to takie piękne, ciepłe przybycie. Nawet nie spodziewałem się jestem tak ustawiony tutaj, że słońce świeci mi bardzo mocno prosto w oczy. Ale to też słońce zawsze kojarzy się z czymś takim pięknym z Czymś, co zwiastuje nadzieję. Ja myślę, że tutaj, właśnie w Złotym Stoku, to co ja mogłem do tej pory zobaczyć, te rozmowy, które odbyłem, to są rozmowy pełne nadziei. I to chciałbym, żeby właśnie tutaj wybrzmiało. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że nie tylko Złoty Stok może poszczycić się taką przepiękną tradycją wielu set lat, 700 lat, ponad 700 lat, bo pierwsze ślady działalności górniczej tutaj, wydobycia, cennych minerałów, to X wiek, a więc ponad tysiąc lat, tak jak istnieje państwo polskie, ale też, że na przestrzeni tych wieków też mimo tego, że w Złoty Stok należał do innego państwa, tutaj żyła polskość i bardzo chciałem za to serdecznie podziękować. Dawniej miasta były otaczane fosami po to, żeby się chronić przed ewentualnymi najazdami, przed wrogami, dzisiaj jak ogłosiliśmy to wcześniej, pan minister Adamczyk pokazał całą listę inwestycji. Dzisiaj otaczamy miasta obwodnicami. I te obwodnice mają być takim nowym, jak gdyby elementem infrastruktury, który ma przyciągnąć inwestorów do miast, ma odkorkować miasta, a jeśli będzie jeszcze w mieście duży ruch, to mam nadzieję, że z, ze względu na ogromne zainteresowanie tymi pięknymi ziemiami ze strony turystów. Wszystkich turystów chciałbym zaprosić właśnie tutaj do złotego stoku do przepięknego muzeum, które miałem okazję pół godziny temu oglądnąć wspaniałe eksponaty, wspaniałe pamiątki kultury zresztą różnych epok. Naprawdę przepięknie pani, opowiadała o tym, co działo się tutaj na przestrzeni wieków i chciałbym, żeby wszyscy tego doświadczyli, wszyscy, żeby to mogli zobaczyć. Natomiast Złoty Stok będzie miał obwodnicę i ta obwodnica... Ta obwodnica to duża inwestycja, inwestycja ponad 120 milionów złotych inwestycja, która była bardzo potrzebna, bo ona zapewni komfort mieszkańcom, bezpieczeństwo. Ona zapewni również to, że Złoty Stok będzie bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców. Paradoksalnie obwodnice, mimo że kojarzą się trochę tak z omijaniem danego miejsca, to właśnie przyciągają tych, których mają przyciągać, a wyprowadzają ten ruch ciężkich ciężarówek, ciężkiego, transportu, który często no nie tylko prowadzi do zanieczyszczenia miasta, ale też po prostu zmniejsza bezpieczeństwo. Dzisiaj chciałbym też przedstawić mieszkańcom Złotego Stoku i okolic pewną koncepcję rozwoju, koncepcję rozwoju, którą nazywamy drugą falą modernizacji. Ta druga fala modernizacji to właśnie Setki, tysiące, nawet małych inwestycji. Nie tylko autostrady, ale właśnie też Fundusz Dróg Samorządowych, też obwodnice miast takich jak Złoty Stok czy stu innych, które przedstawił dzisiaj pan minister Adamczyk. To obwodnice, które przyciągają przedsiębiorców, ale to także mniejsze inwestycje, takie jak niedaleko tutaj w stronę Kłodzka, w Laskach odbudowa przez jedno z naszych ministerstw MSWIA. Muru przydrożnego, który też zwiększa bezpieczeństwo, czy w niedalekiej tutaj Monkolnicy most, który służy rolnikom w, dla przewożenia płodów rolnych. To są drobne inwestycje, takie o których nie słychać w Warszawie, we Wrocławiu, ale które są ważne dla mieszkańców wsi, mieszkańców małych miejscowości. Złoty Stok, 2,5 tysiąca mieszkańców, może trochę więcej, ale chciałbym, żeby właśnie w takich miastach jak Złoty Stok, w których już złoto raczej służy tylko po to, żeby się żeby turyści mogli obejrzeć, na czym polegało życie w dawnych wiekach, żeby też mieszkańcy mieli jak największe perspektywy przed sobą, żeby ta nadzieja, która jest potrzebna nam wszystkim na kolejne dziesięciolecia, żeby tutaj było tej nadziei jak najwięcej, żeby ona tutaj zagościła. Wszystkim mieszkańcom, pani burmistrz, panu ministrowi, panu posłowi, którzy tutaj towarzyszą mi w tej wspaniałej wyprawie po południu Dolnego Śląska bardzo serdecznie dziękuję. Życzę pomyślności, życzę. Samych sukcesów i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za takie wspaniałe przywitanie. Dziękuję.